Prawie wyspani, prawie wypoczęci, lecimy na drugi dzień Riverconu. Dzisiaj mamy zdjęcie, nie powiemy jeszcze z kim, zobaczycie pewnie na Instagramie. Mamy panele z różnymi super gwiazdami. Tak, dzisiaj rano ma być Madeline, więc na to czekam. Tak, Madeline też, także bądźcie z nami. Yo. Insta stories się kręci. Właśnie nie wiem, czy znacie, czy wiecie, ale to jest Monika, kurde. To jest Monika, czyli nasz primo koordynator, ale secundo more importanto, to jest nasz tutaj social media ninja DJ. Proszę bardzo. Jesteśmy po pierwszym panelu dzisiejszego dnia i był to panel z Madeline i z Vanessą, czyli z Cheryl i Tony. Tak, Madeline dopiero dojechała do Paryża, więc miała delikatnego jetlaga, o czym powiedziała, że nie jest jej w najlepszym stanie, ale to jej nie przeszkodziło i tak być dalej. Kurczę, no chodzi o to, że naprawdę ona jest tak fajna. Tak miłą, ciepłą osobą jest. Tak, i my się bardzo powtarzamy. My mówimy, że każdy jest super miły, ciepły i fajny, no ale kurczę, tak jest, nie? Także ale jest też nie ma taką, co się kręcić. Taką pozytywną osobą, bo na przykład była taka sytuacja, że było pytanie, z kim innym niż z Toni mogłaby grać. I ona powiedziała, że nie wyobraża sobie z nikim innym. No, a dokładnie. Toni, przecież Vanessa, powiedziała, że. Chciałam powiedzieć, że z Kamilą i w tym momencie po prostu Madeline wstała, że się niby obraża, ale zrobię to tak, tak pozytywnie. Scenka, nie? Zrobię to tak pozytywnie, bo zaczęła się śmiać i super to wyszło. Tak, ogólnie Matt też fajnie skomentowała pytanie, bo znowu się powtórzyło pytanie z wczoraj. Jakie rady daliby młodym ludziom, którzy chcieliby zostać aktorami albo aktorkami? I fajnie powiedziała, że żeby ludzie w to szli tylko i wyłącznie wtedy, kiedy naprawdę czują, że to jest to i kiedy są w stanie poświęcić bardzo dużo. Ponieważ mówi, że mimo, że my z zewnątrz widzimy tylko te wszystkie kolorowe rzeczy, te blaski flashów i masę fanów stojących przed salami i tak dalej, to jest niesamowicie ciężki biznes, ponieważ to pochłania calutkie twoje życie. Musisz mieć strasznie silny i twardy tyłek, ponieważ mówi, że pojawia się masa gdzieś tam przeszkód po drodze i to nie jest tak, że idziesz na jakiś casting, wszystko się udaje od razu, tylko możesz upaść 1000 razy tylko po to, żeby na tym 1001 wstać, bo było naprawdę super. Ale mówi, że żeby się nie poddawać, ale być naprawdę przekonanym, że chcemy robić to przez całe życie, a to nie jest tylko chwilowa zajawka. Więc jakby Matt też ma bardzo zdrowe podejście do tego, fajnie gdzieś tam trochę mentorskim tonem podeszła do tych wszystkich młodych ludzi, więc super. Co jeszcze? Teraz czekamy na zdjęcia. Tak, idziemy na fotki. Fotki zobaczycie pewnie jak wrócimy, z kim nam się zdjęcie udało zrobić. Na dzień nic więcej nie zdradzamy. A potem lecimy do Paryża. Znaczy jesteśmy w Paryżu, ale lecimy do centrum Paryża. No, dzięki wam bardzo za live'a, ponieważ wczoraj mieliśmy swojego pierwszego ekipowego live'a, bo kronki was naprawdę dużo, kronki się sypały, konkurs zrobiony. Także jesteście naprawdę super. Dzięki bardzo za obecność. A tak wygląda background robienia dla was Insta Stories. I dokładnie ma deslaga i zmęczona, ale przyjechała specjalnie. Mega kochaną osobą, prawda? Dokładnie tak, jest super. I teraz czekamy na zdjęcia. Ale jest tutaj taka ultra słaba organizacja, że nic nie wiemy i czekamy sobie, nie wiem na co. Nie jest kolorowo, słuchajcie, ponieważ obsługa jak zwykle w takich eventach jest kosmiczna. Myśmy się być dawno po fotach i w drodze do Paryża, no słuchajcie, dalej siedzimy i czekamy. Cóż. I nie wiemy też nawet gdzie mamy czekać, bo tutaj nic nie jest napisane, a jak już jest napisane, to jest po francusku, więc... Ja o tym nagram oddzielny odcinek, przysięgam wam, bo
w tym kraju znaleźć kogoś, kto mówi po angielsku. To jest tak 1 na 30 osób. Dobrze. 1 na 30. A tak to niektórzy pytamy, czy do you speak English? I oni, że tak, tak, super. Potem jest proste pytanie, po czym oni... I don't know. I jakby to jest na każde możliwe pytanie, jakie zadamy. Czy chodzi o łazienkę, czy o to, gdzie mamy czekać na meeting room. Także no słuchajcie, Paryż to trochę wyzwanie dla ludzi, którzy po francusku nie mówią. Dobra, zobaczymy, jak będzie dalej. Do konkretów. Słuchajcie, mamy zdjęcie z... Camilo Mendes. Tak, mamy fotki z Camilą. Camila jest super. Naprawdę, powiem wam, że to naprawdę mi się powtarzamy, bo ciągle gadamy, że każdy jest świetny, super, super miły. A to ale... nie ma co powiedzieć innego, oni po prostu są przegenialnymi ludźmi. Tak, Camila jednak to, co trzeba przyznać, wygląda serio męskim okiem. 10 razy lepiej na żywo niż na zdjęciach. Na zdjęciach jest taka fajna, ale na żywo... Mega fotogeniczna. Fotogeniczna, jak jasna cholera, naprawdę, jest super. Powiem wam, dziewczyny, wy na pewno zrozumiecie, jeżeli dziewczyna ma... Większość dziewczyn ma coś takiego, że jak ma kitka z tyłu głowy, to wygląda jak taki grzyb, a ona wygląda prześlicznie. No dobra, dobra jest. Cóż. Więc zrobiliśmy sobie zdjęcie, nie mogliśmy zrobić wspólnie, chociaż mieliśmy trzy bilety, tak, nie zgodzili się. Gara zrobiła dwie fotki, bo jednak no, powiedzieli, że na początku, że jeden bilet to jeden klik, a potem się okazało, że jeśli osoba. Chodzi o osoby, to się trochę bardziej miesza, komplikuje i to nie jest takie easy, jak nam się wydawało. Czyli podkreślamy, na tę organizację jest tak słaba. Jest strasznie słaba. Ludzie, te kolejki na zdjęcia do artystów, kolejki na meeting roomy, ci prowadzący, koordynatorzy tak nie ogarniają tego. Ani angielskiego, obsługi ani po półtorej godziny, a jak znajdziemy gościa, kto w końcu mówi po angielsku i rozumie po angielsku, no Wiktoria, słuchajcie, to jest sukces totalny tutaj. Więc no niestety Paryż jest challenge'em, dobrym challenge'em. Ale co, nasz RiverCon powoli zakończamy, kończymy już. Pora zmykać, wszystko co chcieliśmy zrobić, zrobiliśmy. Mamy trochę materiałów, które zobaczycie dopiero jak wrócimy, bo teraz nie mamy jak tego na bieżąco montować, dodawać, ale... Ale tak, no było bardzo fajnie, było super, fajne doświadczenie. Żałujemy, że tak mało mogliśmy wam pokazać, ponieważ naprawdę naszym marzeniem było was trochę... ten świat przed nami otworzyć. Tak. Wyszło jak wyszło, ale wam opowiemy wszystko ze szczegółami. Próbowaliśmy, ale naprawdę było ciężko. Nie chcieliśmy nawet zgodzić gdzieś tam, jak próbowaliśmy coś dogadać, ale naprawdę nikt nas nie chcieli puszczać. No nic, dobra. My zmykamy, ale jeszcze będziemy się widzieć zaraz. Jeszcze poglądamy trochę rzeczy i lecimy dalej. Dobra, pa pa.